Witajcie. W tym tygodniu mam naprawdę bardzo niezwykłą butelkę, chociażby ze względu na jej kształt, na wygląd, na zamknięcie, które przypomina nabój. Co to jest za nabój? Co to jest za trunek? Nazywa się listkówka ukraińska. Ze mną jest Marek Różycki, który stworzył i recepturę, i wymyślił całą tą butelkę. Tak, opowiedz nam o niej. Więc to, co jest w środku, to jest oczywiście tradycyjna wódka zrobiona tak, jak robiono ją kiedyś na Ukrainie. Wódka na czarnej porzeczce, na liście z czarnej porzeczki. Ale ponieważ mamy sytuację polityczną, jaką mamy, mamy wojnę, postanowiliśmy, sprzedając tą butelkę, wesprzeć tych, którzy są najbardziej poszkodowani. Czyli generalnie osoby, które udzielają pomocy innym, przede wszystkim udzielają pomocy zwierzętom. Zbieramy pieniądze, przekazujemy dla schronisk, dla zwierząt na Ukrainie. Żeby była butelka związana z wojną, to co mamy na samej górze, to jest, szanowni państwo, pozostałość po granatniku wystrzelonym na Ukrainie w czasie tej wojny. Może służyć jako kieliszek, chociaż raczej nie polecam pić. Ozdobnie zabezpiecza nam butelkę. Rozumiem, że edycja bardzo limitowana, zwłaszcza z tym zamknięciem, no bo tych łusek tak nie. Czy jest ich bardzo dużo? No, dziennie powstaje parę tysięcy. Ale nie butelek tej listówki. Ile? 50 butelek tylko. Tak, są poszczególne serie, to już jest czwarta seria, więc generalnie za każdym razem, jeśli pojawi się konieczność, czy chętni są, żeby zbierać i popierać nasze działanie, no to w tym momencie tworzymy kolejną wersję. Dobrze, jak to smakuje? Bardzo dobrze. Ja już kiedyś próbowałem. Smakuje inaczej niż, powiedzmy, smorodinówka. Tak, ponieważ, no właśnie, ze względu na technologię produkcji, to, że my też bawimy się z fermentacją, bawimy się z tymi wszystkimi procesami, które zachodzą, to nie jest wódka, w której moczyły się liście. To jest wódka, która powstała z tych liści, powstała z tych zielonych rzeczy. Jest troszeczkę bardziej skondensowana w smaku, jest bardziej, jakbyśmy to powiedzieli, czarnoporzeczkowa. Jest bardzo charakterystyczna, nie jest słodka, co najważniejsze, jak przystało na dobrą wódkę. No i miejmy nadzieję, że będzie pełniła swoją rolę. Dobrze, czyli w tym tygodniu próbujemy listkówki nowego produktu On Spirit. Jak zwykle mam pytanie konkursowe, może nie pytanie konkursowe, będzie tym razem związane z Ukrainą. Czy znacie jakieś inne tradycyjne ukraińskie receptury? Nie wódka, nie gorzałka, nie choriłka, ale coś właśnie takiego jak listkówka. Może właśnie znacie jakieś inne, wpisujcie pod filmem na YouTube, a ja wylosuję nagrodę. Oczywiście będzie to sampelek z innego alkoholu On Spirit od Marka Różyckiego. Tyle na dzisiaj. Dziękuję i do następnego poniedziałku.